Cześć, cześć, cześć. Witam Was w niedzielę. Tak jak się umawialiśmy o 11:00, kuchnia. Znaczy kuchnia. Magiczne działania. Słuchajcie, trochę będę znikać, trochę będę się pojawiać. Poczekam, aż będziecie. Zrobimy sobie kawę, herbatę i zrobimy sobie na bogactwo ciasto. Jak tam składniki mamy przygotowane, zaraz Wam będę wszystko opowiadała, ale od razu mówię, Dorota, mleko Wlewam odmierza do budynku. do budyniu. Także będziemy, słuchajcie, ciasto, Awe, witam, ciasto na bogactwo wszelakie piec będziemy, ale zanim to zrobimy, słuchajcie, żeby tutaj wszystko ręce i nogi miało, złota świeca, co by nam bogactwo i dobrobyt przyświecało. Słuchajcie, czas jest zacny i dobry, bo nam idzie do pełni. Mamy niedzielę. Ja tą złotą świecę postaram się przykleić, chociaż to średnio idzie. Już ofiara została spełniona, czyli mamy wosk na palcach. I słuchajcie, jak to wiedźmowa kuchnia. Również cynamon. Laska cynamonu. Cynamon jest ziołem na bogactwo i dobrobyt i bardzo dobrze się kadzi cynamonem. Pięknie pachnie. Także tutaj wiecie, okadzimy przestrzeń, co by nam bogactwo było. Kawkę, herbatkę se zróbcie, albo jak z nami pieczecie, to pieczcie. Jakbyście mieli jakieś pytania, to ja tutaj próbuję śledzić. Zobaczcie, jak ładnie laska cynamonu, super. Także ja pamiętam, w Tajgerze były takie ogromne laski cynamonu. I to było kadzidło nie do zużycia. Jakby ktoś nie wiedział, co na bogactwo, laska cynamonu. A pachnie jak najlepsze kadzidło świata, naprawdę. Także tak. Ja mam Lucynkę, Zoi, Kasię, Megan, Solisek. Super. Jak tam powiedzcie, pieczecie czy patrzycie, bo to wiecie, że ja i kuchnia to żenada. Dorota coś miesza. Ja Wam mogę opowiadać Ja magiczne rzeczy. mieszam w tej chwili budyń do zrobienia na krem. Kropka. Tu żadnej filozofii nie ma. Ja nawet nie wiem, co ja będę robić. Dorota mi będzie mówić. Wszystko wiedziesz, Ja na razie magicznie tutaj, słuchajcie, okadzam. A przy okazji Wam może Weź pokażę. zrobię tą cięższą rzecz. Tak Przy okazji mogę Wam za. pokażę, że jak macie czakry, to możecie je pięknie sobie też naładować bogactwem. Dym i tak oczyszczę autentycznie. Także cynamon, podstawowa rzecz w magicznych kuchniach. Teraz nie mam gdzie cię odłożyć cynamonu. O, znalazłam sposób. Nie znalazłam sposobu. Pokazałabym Wam tą siłą konstrukcję, ale niech się tutaj. Będziecie pewnie latać, w sensie będę Was stawiać, przystawiać, bo stoicie co prawda na statywie, ale. No dobra, kręgu nie musimy otwierać, wszystko wykadzone, Jak działamy. ktoś chce przepis, to możesz pokazać to. Tu jest krem. U mnie bułeczki śniadaniowe i muffinki O, z nadzieniem czekoladowym. chyba nikt nie będzie robił karpatki, bo tu jest przygotowanie na ciasto. Krem ja już robię, Przepis tam jest na jest, ciasto. ale słuchajcie, wiecie, ja zobaczyłam po prostu i mówię, chcę karpatkę. Dawno nie wcinałam karpatki. Ja nie umiem piec, nie bardzo gotuję, słuchajcie, ale na bogactwo intencje zawsze. Także bułeczki, czy co tam macie, co robicie, pochwalcie się, co będziecie robić. Ja wstawię wodę na kawę, to jest łatwe zadanie. Byłoby łatwe, gdybym znalazła czajnik. Czajnik tam postawiłam. Słuchajcie, woda na kawę. Ja już oczywiście wszystko pochlapałam, co było tam. No. A my wiemy, słuchajcie, mamy kawę, tudzież również robić. Mam nadzieję, że. O, wyłączyłam kuchenkę. Mam nadzieję, że wszystko słychać. Podgrzewasz mleko, tak? Tak jest, proszę Pani. O, muszę sobie fryzurę. Pozdrawiam wszystkich. co chciałam? Będziemy znikać, bo mamy ograniczony kadr po prostu. Witamy. Kadyry. U mnie placki cynamonowe, mówi Renia. Bardzo O, ładnie. cynamonowe, to na bogactwo totalnie. O Jezus, bo mi się statyw rusza.
co tam jeszcze gotuje ta? Przewinę, gotuje ta pieczeta. Ja piekę zielony mech, mówi mrówka. Aha, też jest zielona, tak. No, słychać, widać. Dobrze, bo ja się będę poruszać, więc może być słychać, widać zupełnie różnorako. Lidia. No dobra. Dobra, kawę trzeba zrobić, bo kawa musi być, bo to wiecie. I teraz tak, Dorota będzie miała kawę w swoim kubku po prostu. Ona muszę kupić 15, bo muszę ich używać wszędzie, nawet w kiblu. Jeden dostała, 15 będzie kupować. A ja ze złotym. Dlaczego? Bo złoty jest również symbolem bogactwa, więc idziemy, wiecie, w trendach. Ja mówię, takie magiczne rzeczy to ja Wam mogę poopowiadać, ale z gotowaniem nie podglądaj. Ktoś musi mieć naładowany telefon. Leśny mech mówią o mniam. Tak. Ja nawet nie wiem, jak to... Niektórzy robią ze szpinaki, niektórzy... O, a chlebek żytni. Znaczy chleb to mi się tak, chleb, bardzo taki symbol pierwotny, bardzo pierwotny, jeżeli chodzi o dobrobyt, natomiast on mi się kojarzy z taką podstawą, nie? Podstawa, chleb. Natomiast ciasto. Rolsy cynamonowe Lucyna piecze, a Violetta szarlotka i posypie cynamonem. Wiecie co, to mogłam też tak zrobić. Mieć szarlotkę i posypać cynamonem. Okadzić też. Myślę, że to miałoby sens. Oczekaj, mam fajne kluczki. Kawa. Kawa musi się zadziać. Czy chcesz taką tam kapucinową, czy chcesz zwykłą? Może być kapucinowa, bo my jeszcze dzisiaj jedziemy na kawę. Właśnie tak. Czy się napije prawdziwej kawy jeszcze. Jeszcze tak. Już po prostu. Muzyczka by się przydała, nie? Nie wiem, czy możemy. Tu może. Na Instagramie też blokują. Też blokują? Tak. Muzyczki nie budzet, Iwan Roz, chupatefon. Trudno, jak mają blokować, to nie będziemy. Pamiętajcie, złota świeca ma być zapalona. Znaczy ma być, powinna być. Peter Sunia mówi, że chleb ze słonecznikiem. Też dobrze. Zela, że sobie kawę zrobi. Zrób sobie kawę, bo to może zająć trochę czasu, chciałam powiedzieć. No, my tutaj potańczymy, że tak powiem. A ja jestem, ja i gotowanie, zapomnijcie ten temat po prostu, czy cokolwiek. Anna mówi, że do murzynka też doda cynamon. I bardzo słusznie, słuchajcie. Cynamon na bogactwo. Do cukru też dodać cynamonu, jakby nie posypkę robić. A znajdziemy cynamon? Znajdziemy. A czy ja mogę zetrzeć, nie? No wiem, spoko. Mogę z popiół z cynamonu. O, popiół z cynamonu to mam. Chodzi przy czyszczonku, bo nie dojedziemy do księgowej. Muszę jeszcze księgowa dzisiaj. Kawa będzie. Kawa umiem. Wodę zagotuję. Nie jest źle. Z głodu bym nie umarła, jajko bym ugotowała. Na twardo. Na twardo, na miękko nieważne byłoby. Zella mówi, że rzeczy robi dobrze. Ty powiedz, jaką ja dobrą zupę robię. Co z jajkiem? Z jajkiem sobie poradzisz. Z jajkiem sobie poradzę zawsze. Także nie wiem, co ty tam kręcisz, żeby im powiedzieć. Budyń robię po prostu. Czekam aż, bo nie chcę na dużym ogniu robić mleka, żeby mi się nie przypaliło. Budyń. Tak, po prostu budyń. Zwyczajny budyń. Dobrze, że to ostatnio jak robiliśmy ciastka dla zmarłych, to ja przeczytałam chyba cały kodeks Hammurabiego, tak. A Dorota upiekła ciastka. Ja ozdobiłam, żeby nie było, bo u mnie tam spieczenie. Nie było. A właśnie, że leczo robię dobre, no to jaką zupę robię, za przeproszeniem, zupy to mi wychodzą. Mówisz, że tak robisz, nie? No. Czyli ja dodaję. Następnym razem będziemy robić zupkę. No, o właśnie. Zupkę to już ja zrobię, bo zupkę to... No wiem. Wiecie, czego nie lubię robić na przykład? Nie znoszę smażyć. Uwielbiam smażone, nie znoszę smażyć, bo mnie denerwuje, że trzeba tak przypilnować, żeby się nie przysmażyło, a dosmażyło. Dramat. Nie lubię. To tak. Nie wiem, czy mi idzie ten... O, idzie mi. Jak tam na imprezie było? Dobrze. No, Państwo zaraz upadli. Skończyli audycję. Zaczęła się imprezę. Także. Jeszcze podjadam sobie ogórki z wczoraj. Kawę zrobimy, to sobie chociaż kawę wypijemy, słuchajcie. Mówcie je, na jakim etapie jesteście. Mam wrażenie, że godzinę później my będziemy na etapie połowy mieszania. Jakbyście mieli jakieś pytania magiczne albo coś, to też jestem. Szkoda, że muzyczki nie ma, ale muzyczka mogłaby być, ale mam trowa, nie? To słowiańska. To nie.
Na wieczorkach jest mantra. No, także 27 osób gotowania. Ja tu powinnam mieć w ogóle stół, blat, nie i tam lalalala. No, kolczyki są świetne. Dużo mam piórek. Ja lubię piórka, bo wiszą, a wiszące są fajne. Natomiast mam kolorystycznie nie za dużo, bo miałam wszystko w takich czerwonych odcieniach. A teraz mi doszedł turkus. Pani kochana, woda. Wodę. Żeby nie było. Dobra. Ja już ją wyłączę. Kawa, jak już kawa będzie, słuchajcie, to już... To już jest dobrze. To już będzie życie. Woda. Czy coś trzeba mówić, jak mieszamy składniki? Generalnie, jeżeli chodzi o magię, to jak posiłkujemy się zaklęciami, to jest wtedy zacniej. Znaczy zacnie, bo zacniej nie ma magii bardziej. Ale ja myślę, że skoro już tydzień temu został wymyślony ten projekt, że sobie tutaj gotujemy i kawkujemy na bogactwo, nie na pochybel wrogom, aż to następnym razem, zupa na pochybel wrogom. Na bogactwo. I jeżeli mieszamy i spotkaliśmy się tutaj w kręgu i mieszamy i ciągle myślimy o tym bogactwie, to już idzie taka intencja, że nie musimy używać bogactwa moje przybywajcie, składniki, drogę ułatwiajcie, nie? Niekoniecznie. Także nawet jak robiłam wam te botaniczne eliksiry, to tam też było bardzo często intencyjne po prostu przesyłanie energii. Nic nie słychać, mikser hałasuje. Jaki mikser? Jaki mikser? Czy komuś jeszcze hałasuje mikser, którego nie posiadam i nawet nie włączyłam? No. O, Megan też robi karpatkę. No, na karpatkę miałam wyjątkową ochotę, powiem wam szczerze. Lubię takie drobiazgi, nie wiem jak wy macie w kuchniach na przykład, które dodają magii i splendoru, na przykład właśnie wypolowana cukiernica z Bolesławca, tak? Niby nic, a ma się taką radostkę, tak jak naczynie rytualne po prostu. No, także... A, Kasia mówi, że jej mikser hałasuje. Coś słyszysz? No. Pewne gadżety, które mamy, bo wiecie co, zazwyczaj to się, co się robi? Tam szklanka, talerzyk, lalalala, whatever, proza życia i dresy, tak? Natomiast jeżeli coś celebrujemy, to właśnie czasem są takie popierdółki, które są jak naczynia rytualne. Kuchnia jest magicznym miejscem. Pamiętajcie, że to my teraz mamy ołtarze, że wiedźmy miały ołtarze, bo się tym zajmowało, ale generalnie kiedyś każda kobieta była kapłanką swojego ogniska domowego i gdzie się magia działa, ja się pytam. No gdzie? No w kuchni. No w kuchni. Dobra, ja dolewam mleka do cappuccino, bo ja lubię rozwodnione z rozwodnionym, a mleko jest dobre na wszystko i nie mam rozwolnienia. Znaczy mleko, wyrób mleczny. Tak, to idę do lodówy. Do lodówy. Tamto mleko jest skończone już? Nie, ale... Będziemy kończyć. Tak, proszę to kończyć. Będziemy kończyć mleko. Kinia mówi, u mnie kawa w Bolesławcu, to znaczy w kubku. No tutaj też. U Doroty też. I dlatego została kupiona cukierniczka do tego. Cukierniczka. Obsesyjne. Cukierniczka do tego. Ja jeszcze nie mam kubka swego. Znaczy mam kubki swojej bolesławskiej filiżanki. Słuchajcie, masz... poczekajcie. Jest pierwsza część. Jest nie jest przypalony, dlatego tak długo robiłam. Mieszałam długo. Czyli na wolnym ogniu mieszaliśmy, łyśmy. Ja nie. Ja tu jestem od zagadywania o magii. Krem karpatkowy, tak, z mlikiem. Mhm. I wiecie, co trzeba robić w kuchni? Próbować. Próbować. I teraz tak. Mleko i proszku, mą własne, zmieszane dłonią. Niech domostwo wzbogacą i ludzi w domostwie ochronią. To już jeżeli mówimy o zaklęciach. O zaklęciach. Wiecie, że to wszystko jest na żarty, bo ja i gotowanie to są dwie różne rzeczy. Faktycznie jest nieprzypalone i teraz będzie próba testu. Nie róbcie tego w domu, bo to nieładnie. Ale nie jest słodki za mocno. Słodki, dobry. Dobra, teraz ja gdzie muszę... to wstawić? Daj mi to, bo ja muszę jeszcze worek na to położyć. Worek na to? Tak, żeby nie było kożucha. Żeby muszę nie było... Poczekać, uwaga, ostatnie? Trik. Żeby nie było kożucha, kładzie się worek. Albo folię spożywczą. My nie mamy folii, po prostu położę woreczkę. Nie mamy? Nie. Już nie mamy? Mamy aluminiową. Recycling. Nie było, wiesz,
Kożuszka. I teraz mam pytanie. Takie, wiecie co, tak. Bo generalnie kartonik, a w środku folia. Który rodzaj śmiecia to jest? Plastik. Rodzaj śmiecia. Dobra, recyklingujemy, nie? Bo później będziemy jeszcze tam masło dodawać do tego. Wiecie, ja wam powiem, że najśmieszniejsze jest, że a propos tego recyklingu śmieci, to u mnie na krześle wiszą generalnie dwa worki. Plastik, papier, tak? Bo to najczęściej ten. Najczęściej się wyrzuca, no wiadomo, jak wszędzie w polskich domach, pod zlewem kosz na śmieci, nie? I wiszą te wory. Kawa zrobiona, Dorota już tutaj. O, jakie ładne kolczyki, tak jest. A ten, a jeszcze Kinia mówi, ale protip od Władka, dzięki. No, tak się robi, żeby Ania mówi do żółtego wora. A czy wiesz co, że ja nie mam kolorów, żeby było śmiesznie, ja po prostu mam... Znaczy się my rozdzielamy przy... A czy nie, ja rozdzielam się tutaj, rozdzielamy we worku, tak. Aczkolwiek nie mam kolorowych worków. Lecz się, bo w mieście ogólnie się dostaje, nie? Ja u mnie dostaję kolorowe. W dół, a w Łaseczku, przepraszam. Ale są kolorowe pojemniki, tak? Kolorowe pojemniki są. Tak, tylko że ja nie mam kolorowych worów, więc mnie osobiście żółte nic nie mówi. Ładna tunika, bardzo fajna, słuchajcie, Sinsei. Ja bardzo lubię, bo ja mam, jakbym miała obcisłe, to jestem lizakiem, bo mam chude nogi i tyłek. Więc ja bardzo lubię, jak mi tutaj w ogóle te dekoldy mogą być dłużej, to mi w ogóle nie przeszkadza. Natomiast cała reszta ma się tutaj bujać i rozszerzać biodra. Wtedy mamy klepsydry, a nie lizaka. A, plastik, metal. No tak, bo faktycznie, że pojemnik tam jest, że plastik i metale. To masz rację, że my nie mamy jeszcze takiego recyklingu, żeby to tam... Co będziemy robić? Znaczy, co robisz? Teraz będziemy robić ciasto na karpatkę. Chcesz mieszać? Czy niekoniecznie? Ja powinnam nawet, ale... Dobra. Mamy ostatnią schizę na filtrowaną wodę. To biorę filtrowaną wodę. Tak. Dobra sprawa, słuchajcie. Tanioś jakaś w Biedronce była, ale powiem wam, że ta woda troszeczkę inaczej smakuje niż kranówka. Aczkolwiek my tu kranówkę nie mamy złą. Nie mamy złą. Przy czym rury są różne. No nie, więc ten. I też idę dolać wody, żeby się odfiltrowała, bo my jeszcze wiecie z czym walczymy. Z tym kolagenem. Generalnie. Który to działa. Działa. Może będziemy normalnie młode, piękne i jędrne, więc filtrowana woda. Tak, a ja w tej chwili rozpuszczam szklankę wody z pół kostką masła. Violetta mówi, że u mnie trzeba płacić za worki, ja mam kubły kolorowe. No. Ja mam kubły kolorowe, kubły kolorowe, ale mam worki czarne. Albo żółte generalnie, bo wiecie co, w Biedronce są takie worki, dużo paki. Ja jestem zwolenniczką worków foliowych. Uwielbiam. I po prostu kupuję takie wielkie role. Ale to wszystko przez te przeprowadzki, przez to wszystko, bo to wszystko było worki czy pakowane, czy cokolwiek dramat. Ja się tak do worków przyzwyczaiłam, że to po prostu pudełka i worki to moja druga natura. Żeby nie było, dolewam wody, niech się przefiltruje. A ja muszę pomaszerować pomąkę. Bo mąki sobie nie wyciągnę. Mąka. Mąka do ciasta jest raczej trochę potrzebna. Trochę tak. I tu mamy takie miejsce generalnie na on. Zawsze sobie stoi i zawsze sobie filtrujemy. Niech moc kawy będzie z tobą, Antośka. O. W życiu chyba nie byliście na takim dziwnym live'ie, co? Proszę, możesz pomieszać. Mogę mierzyć? Poczekajcie, co zrobiliśmy? Szklanka wody i pół kostki masła. Pół kostki masła. Wymieszać do rozpuszczenia. Mogę mieszać. Widać mnie? O, nie widać mnie. Widać cię? Poczekajcie. Tak, proszę cię bardzo. Tadam, mieszamy. Jest, przygarłem. Mieszamy zgodnie z wskazówkami zegara, co by nakręcać bogactwo i dobrobyt. Pamiętajcie, że masło to już było coś kiedyś. Masło to już było coś. To nie takie hopem siupem. Jak mi się całe rozpuści, to mam wrzeszczeć, co z tym zrobić? Tak. Dobra. Nie, jeszcze nie. Możesz czarować tam. Mam nadzieję, że tam. Mam nadzieję, że macie kawę zrobioną. A ja mam... Mówiłaś już, nie? Mój obsesyjny kubeczku. Obsesyjny kubek numer 1 to chcę 15. Więc postawię w kiblu, w drugim kiblu, w trzech sypialniach. I jeszcze pracownik. I w pracowni. Nie, a swoją drogą, słuchajcie, oglądałam te... serwisy, nie? Bolesławieckie. No, 1600 zł.
Dobra, prawie roztopiłam. Co dalej? Tak? Już. Lecę. Co dalej? Chcesz dalej? Okej. Okay. Szklankę mąki. Odmierzone. Czekaj, to sobie tutaj tu. Zmniejszyć. Zmniejszy, tak, żeby się nie zadziało. Szklanka mąki. Pamiętacie, jaką drogę mąka przychodzi? Normalnie. Już rozsypałam. I do tego mam posypać i mieszać? Tak, tylko trzeba wziąć tę rózgę, bo rózga zawsze robi tak, że się nic nie zrobi, że nie ma grudek. No to ja wiem. Słuchajcie, kolejny tip od moja. Doroty, ja się nie znam rózga, a w ogóle to faktycznie nie mieliśmy, to mnie zmusiła, że kupujemy. Rózga no. Musi być... I co, powoli wsypywać i zawsze tak, miąkać? Tak, wsypywać i miąkać. I będzie się robił taki... Przepraszam, poczekaj, tak... Poczekaj, ja jeszcze muszę znaleźć... Tak, proszę. Ale już mogę. Tak. Mieszać potrafię. Jestem dobra w mieszaniu. Nie bardzo. Mieszaj tak śmiało, z życiem tak. Mieszaj, Wiśniewska. Proszę do pieczenia. Ja albo ci łyżeczka. Łyżeczka, Doroto, coś na oko robi. Ja zawsze. Oj, chyba nie mieszam. Mocno, dajesz, to tak ma być. Syp. Jeszcze. I teraz... Trzymaj gar i mieszaj, bo to się będzie ciężkie robić. Bo to będzie takie właśnie. Skąd ja miałam wiedzieć, że to takie rzeczy tu się dzieją? Ja bym się w życiu tak, na ciasto nie brała. Tak powstaje ciasto parzone, bo to się parzy. Dobra, weź to ode mnie. Dobra. Nara. Idę do was pogadać, może są jakieś pytania magiczne, bo... gotowanie nie jest moją mocną stroną, ani chyba ulubionym zajęciem. Nie jest element kierowniczy. Możecie pytać. Pytajcie, bo będę musiała coś mieszać. Z życiem wzięska. Nie ma! Nie ma z życia, łyknę kawy. Mówię, ciastka też tak wyglądały, Dorota upiekła. A ja opowiedziałam cały kodeks Hammurabiego. Było fajnie. Dobra. Wiesz, jak ja bym miała gotować sama, to my byśmy kroili pomidory na bogactwo. Tak by było. Jeszcze no, muszę sobie dosłodzić. Dziunia. Muszę sobie dosłodzić, bo wam powiem, mało słodko, dzisiaj ma być na słodko. Odpust zupełny dyspensę ma to. Ciastki idą teraz na bogactwo, a nie na cokolwiek innego. Cukier też. Kiedyś miodami. Miodek miałam, a ja cukrem. Jak ja mam miodek. Nieważne. Dziuniak. Nie. Czekajcie, bo mnie kot tutaj roz... Tutaj robi. Nie mogę wskoczyć na stół, to po krzesłach. Ciasto będzie. Proszę bardzo. Kluchę to mamy. Piękna klucha. Dorota mówi, że tak ma być. Tak ma być. Że tak ma być. Klucha do ostudzenia. Tak jest. Klucha do ostudzenia. Tam jeszcze nawet jajek nie ma. No, to nie jest smaczne. Nie. Nie próbujcie. To jest do ostudzenia, później będzie tam. A propos zupki na pochybę wrogom. Czy jak oddaję wrogom, to jest... Przewinęłam, poczekajcie. To jest jedna karma, tak mówię. Zwrotu zrobi swoje. Znaczy, karma zrobi swoje, ale wiecie, po co my mamy magię? Nie, żeby załatwiała za nas pewne rzeczy, ale pewne rzeczy przyspieszyła. A ja wam powiem, że z tych magicznych rzeczy typu oddawanie wrogom, to ja nie mam problemów moralnych, naprawdę. Bo od początku, jak oracz szedł w pole i zasiał zdrowe ziarno, to zdrowe plony rosły. A jak zasiał chore ziarno, to były chore plony, więc niech zbierają. A to karma, srarma. No to znaczy karma tak też. Ale ludzie mają bardzo często ludzi powstrzymuje przed, ja nie mówię o rzucaniu klątw, to są dwie różne rzeczy, tylko raczej mówię o odbiciu. Ludzi bardzo często powstrzymuje jedno, bo jak ja odbiję, to mi się też dostanie. No jak będziesz robił złośliwie, to tak, ale jak odbijesz, a nie dołożysz, karma dołoży. To się nic nie dzieje. Ja nie mam takiej moralności pokrętnej typu nie będę komuś źle życzyć, bo mi się odbije. Jak mi ktoś źle życzy, to mu źle życzę w prostych zasadach. Dokładnie tak. Tu nie ma co udawać świętych. Nie, żadnych świętych. Napiszcie coś, bo nie wiem, czy mi czat stanął, czy żmufinki się pieką. Mufinki też są szybko. I że cudny live, że z nami. Słuchajcie, nie ma co robić w niedzielę. Dorota dzisiaj, 9 rano. My jak się budzimy, ja to mam zawsze tak, zawsze tak miałam, z matką 15 minut tak chodziłyśmy. I tylko było takie, nie, że tam jesteśmy, obudzone. A dzisiaj Dorota też tak chodzi i tak, jak następnym razem zrobisz w niedzielę o 11 gotowanie, to będzie lanie. Tak było.
Tak było. Ciężki Więc wymiar. Następny live będzie o 14, żebyśmy się w niedzielę dobudziły. Przecież w niedzielę nie trzeba odpoczywać. Trzeba wejść do kuchni, jak ciekawe, nic nie porobić. A co my, dlaczego my mamy tak pusto na stole, gdzie nasze ciasto? Poczekaj, wszystko się ładnie studzi, elegancko. Poczekajcie, będę taka, na przykład deskę wymyję. Chociaż. Sama nasypałam mąki. A czy deskę, dwie deski w ogóle? Ja sobie po prostu wzięłam poza wizję, żeby... Dasz mi szmatkę? Nie mam szmatki. Dobra, już. Mam gąbeczki. I szmaticzki. Szmaticzki zniknęłam. Dobra, poczekaj. Gąbki są. Poza wizję. Poza wizję. Sama rzętą mąką rozsypałam. No, miałam ten rząbek. Deski już muszę wymienić, powiem wam, bo już są pocięte. Ale to wiecie, jak to jest skleroza wieczna, nie? Nie, no przecież po to są deski, nie? No taka, zwykle wizyjne. Czy ja kupić dębowe deski? A propos szmat. Dębowych. A propos szmat. Odkręcanie uroków przez szeptuchy. No. Święta Otulia trzy córy miała. Jedna haftowała, druga zmywała, trzecia trzem świętym pańskim coś tam oddawała. I trzep szmatom. I szczep. Ania w piżamie chodzi, bardzo dobrze. Też chciałam. Ciasto karpatka można ciepłe nałożyć na blachę i do piekarnika. Ja muszę poczekać, ja bo raz, mi się jajka zedną. Ja raz zrobiłam karpatkę. Lata temu. To mi przyszła płynna. Dobra była. Acz płynna. Ale jak płynna? Ale co ci wyszło płynne? Ten budyń. Budyń? Płynna. Dobra była. I ona była bardziej na krakersach, bo ja ciasta nie robiłam jako ciasta. Czy na jakichś ciastkach, czy biszkop miałam kupiony, nie pamiętam nawet. No, to nie było. Ale tak. Była płynna. A niektórzy robią, to też sprzedaję tip. Tip. Niektórzy robią karpatkę na cieście francuskim. Żeby było szybciej. Wiesz, brat ciasta francuskiego pieczesz, później kładziesz kremik, tak? I szybciutko. I masz taki... Robiłam też sernik na zimno, stan półpłynny. Przy czym wychodziło mi ciasto ze śliwkami. Ale w prodiżu. Prodiż się mówi, nie? Pamiętacie prodiż? Mam jeszcze nawet obiadam. Małgorzata mówi, jaka pasza, taka karma. Dokładnie. Władku kochany, jajka do ciasta karpatki na ciepło się daje, tylko trzeba mieszać szybko. Tak, ja wiem, bo ja czekam, aż to mi się trochę chociaż przestanie oparować. Każdy gotuje. Spoko, spoko. O, trochę się zrobiła. Ale to... Come on. Na wizję. No co mam tak mieszać? Czekać, że niech mi się oparuje. Bo nie chcę zrobić jajecznicy. Przepraszam, ale ja muszę. Co? Ja proponowała, żebyś ty tu stanęła ładnie lepiej. I mieszała? Nie! Możesz mówić tu. Proszę Państwa, oto jajko kurzęce. Robimy klik. I szybko mieszamy, bo już nie będę włączać roboty. Takie to jest gotowanie z wiśniewską. Nie będę włączać robota, żeby nie było za głośno. A wyciągnęłyśmy robota. Mamy robota. Jest robot. Najważniejszy sprzęt w tym kuchni, no wiadomo, oprócz kuchenki, to jest sokowirówka. Wolnoobrotowa, ale robota mamy. Żeby nie było, że nie. Violetta mówi, że ma prodiusz. Ja miałam prodiusz po babci, ale już nie mam. Albo nawet mam. Tylko jeszcze ten pawlacz nie jest przejrzany. Tak. Margola mówi, że jej stygnie masełko do kremu. Powiem wam, że z tej ekscytacji, że się gotuje. Przepraszam z tym gotowaniem. Ja wam mogę poopowiadać, jak to onegdaj bywało. Uroki odczyniało, takie rzeczy, tak jestem do... tak. Ale z gotowaniem mnie to się tak zestresowało, że mi się gorąco zrobiło. Smoczek mówi, żeby szybko mieszać. Szybciutko. A propos szybciutko, to wam opowiem. U nas przez pół miasta biegnie linia kolejowa skądś. Dokądś. Do jednostki. Aha, to. I w każdym razie dwie ulice są i no dwie ulice przecina, jedna wyjazdowa na Łódź, druga wyjazdowa na Piotrków. Mam prawo jazdy długo, ale samochód krótko. Jedziemy z koleżanką, żeby zobaczyć, wiecie, co takie meble stare... O właśnie, a propos starych mebli, to można jeszcze tam pojechać. Stare meble wystawkowe, tylko takie, wiecie, Ludwiki. No i trzeba przejechać na Piotrków.
ja tak idę, jadę i tam tak, nie ma szlabanu, nie ma zatrzymaj się, nie coś, jest tylko oznaczenie, że jest linia kolejowa. Tak. Bata, jak ja mam to przejechać? A ona tak, szybciutko. Ale potem się zorientowałam, że jak jakikolwiek transport jedzie czy coś, to wychodzi żołnierz, zatrzymuje ruch i nie ma problemu, bo tam no, oznakowanie jest, a nie ma, żeby się zatrzymać, nie wiem, to takie, no, także. Ludzki szlaban jest. Smoczek mówi, że ciasto karpaczkowe, co robicie na ptysie, to robi tak samo się. Tak, musi tak samo. A ja się nawet umalowałam, taka byłam, słuchajcie. Rudość mi fajna wyszła. Ja znowu nie wiem, co to, wiecie, ja niby jedną farbą farbuję. To jest ten Garnier, tak? 7-4. Garnier? Chyba Garnier. Tak. Chyba Garnier. Co zrobię włosy, to inne. Czy ja jestem w super nastroju? Jest wcześniej rano i nie jestem zrąbana, nie jest 21. Bo sorry, jak ja jestem na 21, to mam taki nastrój, ja mam zawsze super nastrój, tylko o godzinie 21 jestem po 12 godzinach pracy generalnie, więc... A teraz jest rano. Godzinę temu wstałam. To mogę być ten, mogę być bardziej super. Jak macie magiczne pytania, to pytać. Ja wiem, że rączki zajęte teraz mieszaniem na bogactwo. Dorota też miesza na bogactwo. Co? Nie w tę stronę. Nie, żartuję, żartuję. Mieszaj jak chcesz. Nie wtrącajmy się kucharzowi i kierowcy. To jest moja zasada. Moja zasada. Mój małżonek. A czy były małżonek? Na szczęście nie posiadam. Który? Drugi. Że tak zaśliwie się drogi. Możesz się pytać, jakbym miała 10, będę z dumą odpowiadać. 10. Ten 16. A ten, nie wiesz, ten taki ryszard. Ten z wąsem. To ja generalnie mam tak, że ja się staram kierowcom nie wcinać. Ale wiecie, jak już znacie swojego kierowcę, bo jest małżonkiem, to wiecie, jak baby jeżdżą. Dramat. Nie wpuszczajcie baby nigdy na pierwsze siedzenie, jak ma prawo jazdy. A to był spokojny człowiek. Ja miałam takiego 18-letniego Volkswagena Passata z takimi rurkami tu na dachu, nie? Więc po jakiejś drodze nie jest zbyt długiej. Ja gadałam. On wysiadł za te rurki. Ale na usprawiedliwienie dodam, że on sam wiedział, że źle jeździ, więc po prostu ja byłam od gadania. No, tak było. Czy świeczka ma się wypalić do końca? No, powiem ci, że powinna, chyba że umówisz się z energiami, że na przykład będziesz ją paliła w trakcie robienia, a potem jak, nie wiem, przyjdziesz do domu. Bo ja się tak umówiłam z tego względu, że takie świece palą się około 8 godzin, choć przypuszczam, że ta będzie krócej, bo widzę, ile jej zeszło, czyli idzie energia. Ale potem tam. Już mi mieszać. Już mi idę. Mogę? Tak. To już będę mieszała w dobrą stronę. Napędzając bogactwo. A coś tak trzeba dużo mieszać? Tak, bo to trzeba ładnie napiwać. Do was mieszać, nie będę sama mieszać tyłem do widowni. Pomieszam. Będzie was trząchło trochę. Tata pewnie mówi, że moja będzie się tydzień palić taką mi czepioną. A to masz dobry wpływ. Widzisz, na bogactwo, dobrobyt ci ten zakupili. Dużą, żeby było dużo, popsułam mieszadełko. Dorota mnie zapierdła. Nie. Już odpsułam. Nie, bo to się tam tak stroi. To się wygina? Tak. Mieszadełka się wyginają. A to już będzie dobre, czy też nie? Mieszaj, mieszaj jeszcze chwilę. O fujka! Samo ciasto karpaczkowe nie ma sporo smaku. Nie próbujcie tego w domu. Budyń ma ten czar. Chciałam powiedzieć, że nastawiłam piekarnik. Góra, dół. Gdzie jestem? Tu. Halo. Góra, dół, 200 stopni. Na ile minut? Na ile minut to trzeba będzie obserwować? Tego nie lubię. Około 20 minut. No. Tego nie lubię. Zależy od piekarnika, bo jeden piekarnik zrobi raz. I mieszamy w jedną stronę, wiecie czemu? Żeby się pęcherzyki powietrza dobrze zrobiła, tak naprawdę o magię chodzi. Także nikt nie ma okresu, mam nadzieję, bo tam podobno przy okresie ciasto lalalala. Nie mam. Szczęście. Chociaż niektórzy się martwią z tego, jak nie mają. Nie ten wiek, nie ten styl życia, że tak powiem. Już nie ma co martwić. Niektórzy się martwią. Ja niekoniecznie. Już? Tak. Już mi ręka zabolała. No patrz, widzisz. Wymieszałam, oddaję. Tak, teraz będę na blach kładła. Ja wam powinnam zrobić
wiecie co, przybliżę oko wam zrobię. No mogę. Tylko, że... O, znalazłam. Blacha, ciasto. Blacha jest z papierem. Teraz tak mniej więcej, że tak powiem, pi razy oko, pi razy drzwi. Dzielimy niwe ciasto na pół. Poczekaj, się muszę jeszcze do łyżki dostać, tylko dłużej. Dostawaj się, zajrzą nam w kąty. Czyste jest wszystko, to nie ma co. Niech zaglądają. Teraz tak, łyżkę do wody. I wtedy bierzemy to. Ty wiesz, bo ja cię nie widzę, poczekaj. O, mamy to! Tą połowę. Na pół? Tak. Bo to będą dwie części, nie? Nie zrobię na jednej. Przeważnie robię na jednej, ale to jest mała blacha. A może zrobić na jednej i przekroimy? Nie, bo to wtedy wejdzie taki klops. O, teraz to nie idzie, nie? Ale jak zamoczysz łyżkę w tym, w wodzie, to proszę cię bardzo. Wiecie co, jestem durnowata, poczekajcie. Bo ja mogę chyba przemielić aparat i będę widziała, o, co pokazuje. Voila! Ja będę przytrzymywać taki mój wkład. Dobrze. Palcem mieszne. Palcem mieszne. Woda. Będziemy dwa razy piec. Tak, bo to już będzie rozgrzany piekarnik, to będzie szybciej już. To druga strona, już to już jest formalność. Okej. Okay. To będzie duże ciasto? No wiesz, jedziemy do księgowej, musimy się z czymś pokarmić. Musimy księgową nakarmić. Ona nam obiad, my i ciasto, nie? Taki układ mamy naszą księgową. Pozdrawiamy Dorcie w razie, by to oglądała. Dorcia nie patrzy, jak to jest robione. No chociaż. Wiesz, to nikt palców nie maczał. Nie w ogóle. Nikt palców nie maczał. Pokaż ten palec. Nikt palców nie maczał, językiem nie gmerał. Nie lizał klamek. No może będzie. Dobra, ja takie o ciapki robię teraz, wiadomo. Tu są same, wiesz, tu są same co? Gospodynie. To one wiedzą, jak to się robi. Dobra. Jeszcze chwilę poczekam. Czyli na piekarnik można... i wstawiamy. Dobra, to już. Już lecę w tę stronę. Cię dobry statyw nie jest zły, słuchajcie. Stawimy. Stój! Lewituj, nie wiem, ale prosto. No. Można wypić kawę. Ciasto się zrobiło. Na chwilę. A Violetta mówi olejek na bogactwo, lecę po niego. Co ty chcesz z tym olejkiem? Mam nadzieję, że świecę nasmarować, bo to wiesz, to nie są spożywcze rzeczy. Kinia mówi, że jej księgową srogą w grudniu zabrał. A nasza jest, bym powiedziała, jednorożcem. Typu maseczka z tego, z koronki, nie? Jak nosiłam, póki było można. Zapomnijcie. Jestem. Już jest w piekarniku. Nie pokazałam. Pokaż, możesz pokazać. Przecież każdy wie, jak wygląda piekarnik. Nieważne, piekarnik, słuchajcie. Proszę bardzo. Na 200 stopni. Góra-dół. O. I cyk. Można przełączać kamery. To jest raj na ziemi. I teraz można pić kawę. No pani nic nie ma do zrobienia już, nie? Ja później tylko do kremu zrobię. Masełko, ale to ten jest najmniejszy. To jak słuchajcie, nic nie ma do zrobienia, to was trochę obniżę. I usiądę. Nie będę stała. Nie będę stała. Chociaż tak też by było widać. Patrzaj to. No od nas nie powinno być dobra. A to o, to jest dlatego, że mnie mięśnie nóg bolą nie wiadomo czemu. I którą mamy godzinę? Za 20.12. Czyli do 12.00 ciasto się piecze. Jak tam u was, dawajcie znaki, jak wasze ciasta na bogactwo, bułeczki na bogactwo, moja świeca na bogactwo tu pięknie, trochę się przechyla. Możemy jeszcze dokadzić na bogactwo, mówię, najlepsza cynamon. Naprawdę, jak nie macie kadzidła. Zresztą pamiętajcie, że w momencie, kiedy na przykład oczyszczacie i okadzacie tak między Bogiem a prawdą, to najlepiej jest jeszcze cynamonem potem wykadzić, żeby w puste miejsce naładować energii, co by nie było, że się z powrotem złe siły zalękną, bo puste miejsce jest. Nie zostawiamy pustej przestrzeni, a cynamon pachnie pięknie także. 36 osób, matko.
O, Irynka mówi, że jej pięknie rośnie w piekarniku. Ewa się bierze za ciasto białkowe. Powiedzcie teraz proposition, co w następną niedzielę robimy. Następną niedzielę wolno. Nie robimy. Nie, nie, ale Agata jest. Agata jest. Mhm. A po południu możemy jakąś zupę zrobić. Daj spokój. Daj trochę wolnego w niedzielę. Halo? Nie. To będziesz sobie sama siedziała. Już nie mówię. Coś musi być na moją miarę. Daj się co drugą niedzielę. Może co niedzielę, tak nie? Może tak być, zobaczymy. Zastanawiam się. Chyba, że mnie napadnie na gotowanie, to i tak się włączę. Bo napadnie na gotowanie miewam. No ale nie, dobra, na następny raz, tak to powiem, bez ustalawszy terminu. Zresztą musi się przyczepić, nie? Bez ustalenia terminu. Ja pierwsze wyjęłam, ale wysokie wrosło. Dobrze, Dorota, ratuj, co teraz? Teraz drugie kładziesz do piekarnika. I też ma być wysokie? Tak. Jak się drugie robi w międzyczasie, możesz ucierać masło z cukrem i później dodawać po łyżce budyniu na krem. Jestem wasza jasność. Jak ładnie. Ładnie. Ładny obrazek. Tak. Ze skawą. Laska cynamonu, tak. Laska cynamonu na bogactwo. Zawsze po szałwi. Albo pa... Gdzie ja mam Palo Santo? Ja mam Palo Santo gdzieś. Palo Santo. Lubię zapach Palo Santo. Nie wiem jak wy. Ja bo to jest tak, jak ktoś mówi, męska energia, tak? Męska energia. A szałwia jest żeńska, męska, jest dopełnienie, yin yang, wszystko na swoim miejscu. Smoczek mówi, że im wyższe, tym lepsze, bo więcej bąbelków. I wtedy są fajne zagłębienia i ten krem tam wejdzie. Megan mówi, że fajne gotowanie z nami. Wy wiecie, że to nie jest... że to koło gotowania to leżało, nie? Ale... Takie słodkie pitu-pitu. Ale jak zwykle, wiecie, na luzie, to taka impreza bez alkoholu. Co by nie było, że się na wizji poniewieram, to normalnie impreza bez alkoholu jest. Pół cynamonu zużyję, ale powiem wam, tak pięknie pachnie, bo to będzie fajnie dom pachniał. I teraz najlepszy jest taki moment tutaj, motyw u nas taki, że jak ty tutaj robisz, to u góry pachnie. Tak. No, w domu. Tak jest. Tutaj mniej pachnie, czuję go, tak. Ale u góry w pokojach będzie tak. Jest najwięcej. Mamy jakiś korytarz powietrzny. Ja za szałwią nie bardzo, Palo Santo bardzo. Ja szałwię lubię, bo ona po to jest dusząco dziwna, że ja lubię ten zapach. Po to jest taka, żeby demony wygoniła, to nie może być przyjemne kadzidło. A używałyście bursztynu prawdziwego jako kadzidło. I teraz znowu tip wróżkowy, niekuchenny. Jak macie świecę, weźcie sobie tą złotko od czekolady albo tą taką aluminiową tą, zróbcie sobie taką rynienkę z takim długim, no. Z takim długim trzymadełkiem. Z tej formy. To złotko? Nie. I na to bursztyn połóżcie i nad ten. Żywica to jest, tak? Mhm. Kadzi się super. Śmierdzi jak ostatnie wrota piekieł. Wszystkie demony wygania. Bardzo lubimy. O, muszę tak zrobić u mnie. Ja mam gdzieś chyba butelkę z tym bursztynem na nalewkę. Zresztą ja jak przychodzę do domu, to zawsze biorę. A są te woreczki, co ja mam, je kupowałam też. Na spodku sypię sól. I wtedy kładę ten podgrzewacz i wsypuję do podgrzewacza zioła. Do podgrzewacza nie, a zioła to można. Zioła, nie? Zioła i wtedy można. Zapalam i zostawiam w tym pokoju i tam się cuda dzieją. Zioła można, natomiast wiecie co, ja się może przesunę na bardziej... Na soli, nie? Mniej pod światło, poczekajcie sobie. No bo światło daje tak dosyć, no tu mamy jasno. No, ja mam i tak zamknięte żaluzje. Tutaj nie masz. Tu nie mam, ale tam mam. Tam jeszcze gorzej chyba nawet jest. Może zamknąć? Idę zamknąć, bo tu naprawdę jest jasno, nie wiem czemu. Wybierałam ciemny dom. No tak naprawdę nie jest jasno. Wybierałam ciemny dom, jak na wampira przystało. Nie, jasne będą. Mięta mi rośnie. Jak szalona, no. No. Aż zdziczała. Albo wiesz co, okna się odbijają w szafce. Odbijają się, ale już nie będzie może takich dram, że na przykład krzywy make-up. Nie, mam równy make-up, tylko mam światło. Piękne jest to twoje krzesło, nie jak chciałaś. No, piękne. A w ogóle jesteśmy na etapie... O! Wczoraj research do drugiej w nocy. Bo oficjalnie jest zakończony remont, w sensie położenia faktury na ścianach i kafelek, tak? Tam, wiecie, rur takich. No, remont. Tylko teraz to było tak, że tam nie ma mebli. Znaczy są trzy. Nie ma mebli.
Trzeba meble wybrać. O jaki dram wczoraj do drugiej w nocy. Stół. Tak, ja mniej więcej wiedziałam, co chcę w biurze, ale musiałam, wiesz, przekonać wróżkę, bo to w końcu ona płaci jej firma. Jakby nie było. W końcu to... no nie wiem, obrus z zielenią w jednym miejscu. Tak. I wyboru jest mnóstwo, a wszystko jest do dupy, bo jest płyta MDF, a ja się uparłam na domu. Tak. I znalazłam stolik dębowy. Piękny, taki ładny. Znalazłam regały dębowe. Uparłam się na dom po prostu. Tak, i szukałyśmy, żeby to nie było takie jakieś, że tak powiem, pitkowate na 20 cm, tylko na takie 30 głębsze, szerokości, no? Regały, no. Takie 32, o. Żeby się książka zmieściła i pierdółka na tej zasadzie. Ewa już ma naleśniki. Dawid, że Petersunia już naleśniki. Naleśniki na bogactwo, spytajcie się poszeptane. Agata wie, Agata maslenica i maslenica trzyma naleśnika, czyli słońce i naleśniki na bogactwo. Tutaj jestem cudownie, będę otwierała pikarnika, ale możecie zobaczyć, jakie ładne cudownie. Karpaty wyszły. Robią się. Karpaty! Pisku, poczekaj, przepraszam, kiecko. Uwaga. Uwaga, przepraszam, bo autentycznie, o, widzicie? Karpaty. Dlatego Karpatka. Tak, dlatego. Zostałam oświecona. W życiu bym nie pomyślała, dlaczego Karpatka. Karpaty. Nie, no naprawdę. To za proste to jest, prawda? Takie proste rzeczy. No. To będzie styl rustykalny. Bardzo tak. Piękny już. No. Tak, to będzie taki styl rustykalny. Ale właśnie nie chciałam MDF-u, tak? Mówię, jak już mam wydać i tak miliony złotych, bo to są strasznie drogie. W ogóle drogie. Meble, nie? Ale ja tam, no co, no po 20 latach wypada meble. Wypada i tak się rozleciały. Szafy to jak ten. I ona się trzymała siłą ciążenia ciuchów. Bo wyjęłam ciuchy, to mi zaczęła w rękach latać. Więc no po prostu, sorry, ale tak to wygląda. Więc azalisz, tak rustykalny, tak no. No. Krzesła loftowy. Też wybrane. Krzesła wybrałam. Większość jest wybrana. Stół wybrałam. Nad kanapą się zastanowię, zobaczę, jak będzie wyglądał stół. Coś kuchnię to i tak muszę zamówić pana. U swojego pana tak. Stolarza, który się robił dom w kuchnię. Powiem wam. Dramy są, no ale dębowe będą dachy. Ale to wiecie, o co chodzi? To nie chodzi o to, że mamy nie to przeżyć, bo to tak, wiecie, dąb, nie? Ale chodzi o energię. Ja już mam tam kamień, piaskowiec. Mam dębowy parkiet, którego nie będzie widać, bo jest przykryty panelami, ze względu na to, że nie chciałam tym razem cyklinować. Remonty i tak jeszcze tam pewnie będą, w sensie za następne 20 lat, więc pomyślę w ten czas. Było tam za dużo napakowane, żeby takie rzeczy robić w ogóle, ale, no ale dąb, tak? No i dębowe te. Będzie dużo regałów, no, super. Bardzo dużo i to wszystko będziemy tam. Kinia mówi, że u niej w domu mówiło się falewanają. Także. No. Także Karpatka od tego, że się robią Karpaty. A czemu nie Tatrka? Ja się zapytuję. I don't know. Tatrka po prostu jest trudna do wymówienia. Na pewno. Sudetka mogłaby być, ładnie się mówi. Sudetka bardziej pasowała na wódkę. A, do Karpatki Sudetka zawsze, do Karpatki Sudetka. No nic, nie wypijemy do Karpatki, bo kierowca nie wypije, bo my to jak my. No, mega też mówi, domku wszędzie drewno i kamień. A czy nie, no to jest, wiesz, to jest mieszkanie 36 metrów, to już powiedzmy tam nie będzie nic wyglądało wow, ale... Już kochana, już wygląda wow, bo masz ładne ściany chociażby, no, zasłony tak. Też masz ładne, tak. Piękne, kupione, ciężkie. Powiem, granatowe. No, ale meble... Ja po prostu wczoraj dostałam... Wiecie, pamiętacie Asterixa i Obelixa? No, ja rano miałam 2 godziny takiego świra, a no, później aż do mnie wieczorem nie, no, wyłączyłam. Trzeba wybrać, słuchajcie. No. Mogłabym robić... No, tutaj to miałam fajnie, bo ja weszłam, powiedziałam panu, co chce i pan zrobił, ale tu był prosty styl z założenia biało-czarny z szarym. I tak mówię, ja mam tyle dodatków, że zobaczcie, co tu się dzieje. Tu jest wszystko, nie? Natomiast tam chciałam właśnie taki to się, to czy rustykalny, czy loftowy, to się nazywa tak właśnie mniej więcej. Nie wiem, czy nie trzeba będzie potem z czasem wymienić tych żyrandoli do tego. No. Bo tak pewnie będzie, ale to już z czasem, w sensie, są takie nawet z tymi takimi, takie... Są nawet te fajne takie żarówki, takie do tego stylu, nie? Czy będzie filmik o tym? Będzie. Jak już, a wiecie, to jeszcze pewnie z miesiąc. Bo zamówić, dostawa zrobią, nie? A kuchnia to pewnie więcej. Tak, bo ale na pewno krzesła będzie. I tam niektóre rzeczy to szybciej, to szybko. Nie? No. Wiadomo. A już ludzie krzyczą, chcą do gabinetu, do wróżki. Kiedy? Pandemia jest...
w tę pandemię to dwa remonty już zrobiłam. Elewacje i ogródki tutaj i tamten. Grażyna ma jabłecznik z migdałami i galaretka. Migdały też na bogactwo. Super. A pomarańcza na bogactwo, jak a propos znowu tip wróżkowy. Jak macie gabinet albo sklep, to do mycia podłogi, oprócz tego, że mamy świetny olejek na bogactwo w sklepie Pentagram, możecie dolać olejku pomarańczowego na klientów. O. Czy będzie pięknie? No mam nadzieję, muszę jeszcze tam wymierzyć, bo te regały mają różne szerokości. No zobaczymy. Komody są jakieś małe, ale komody tam jedną znalazłam. No, zobaczymy, czy nie za duża znowu. Piękne. Bo jak tu odwaliłam komodę, to jest leżąca szafa. Tak, czy drzwiowa. Ja jestem wysoka, nie? To ja sobie te meble nawet tu mam 10 cm wyżej niż normalne meble, bo tak poprosiłam, bo mnie zawsze kręgosłup bołał od krojenia pomidora. No więc wiadomo. Natomiast Dorota nie może sięgnąć. A jak stanęła przy komodzie, to dotąd. Tak, komoda tak. Ale powiem Ci, że jest mi wygodnie, bo ja się też wtedy... Ja mam tylko po prostu... Wygodnie jest. Jest wygodnie. Tak. No, ja się zawsze dziwię ludziom, że oni takie niskie te meble kuchenne sobie robią. I to nie są ludzie jacyś tacy, wiecie, no mali, nie? Że to po prostu kręgosłup boli. A ja odkąd... Bo ja miałam przecież też... Tylko, że ja też miałam tak, że miałam meble kuchenne plus tyle blatu dołożyłam. A po prostu miałam podwyższony oblat. Bo mnie tak kręgosłup bolał przy zmywaniu kubka zwyczajnego, że po prostu drama. Klara mówi, też mieszka w mieszkaniu, a wychowała się na wsi, dom dziadków, gdzie pokój mieliśmy 40 metrów z siostrą razem. No, w ogóle ja mam rodzinę właśnie tam za Wrocławiem i to są, no, to są te ziemie odzyskane, że tak powiem, tam te domy są po prostu, że zanim się zejdzie na śniadanie, to trzeba kilometr przebieżyć. To jest fajne. Ja wiem ogrzać, ja wiem utrzymać, ja wszystko wiem, rozumiem, ale ta przestrzeń, gdzie się wchodziło po prostu, to nie ma to tamto. Jeszcze 5 minut. Klara mówi, bardzo lubi komody. Ja też. Tylko to, tam jest taki ból, że tam nie ma szuflad w tych komodach rustykalnych, tylko są szafki. Ja wiem, że teraz wszystko można w te pudła, nie? Ale tak jakoś, no jeszcze tak szukam komod, chociaż tak niby znaleziono, ale jeszcze szukam. No bo regały, no to prosta sprawa, byleby dechy się zgadzały, nie? Biurko fajne też jest. Tak, ładne. No. Wszystko w takim stylu. A stół też dębowy blat. Okrągły. Zobaczymy, czy się uda kupić. I nawet akurat stół nie jest taki bardzo, bardzo drogi, jak na taki fajny stół. Jak na taki fajny stół. No, bo takie same były z płyty MDF, to ja powiedziałam, tak. W życiu. Tym bardziej, że były 90, a ja chciałam 80. Bo masz w domu 80 to się sprawdza. I się sprawdza 80. Jeszcze wtedy miałaś jeszcze komputer nawet na tej. Miałam komputer za 80. Znaczy, no wiadomo, że cienki monitor. Ale fajny motyw. Przychodzili Państwo do karty, a wróżka, kamera na stole. Kamera to. Monitor. Wiecie, teraz to ja mam taki maleńki statywik, tak fajnie to wyszło, a wtedy to był wielki statyw z nad komputera, tu kamera, tam kamera. A każdy, pani mnie nagrywa? To jest wyłączone. No. O, Irynia już próbuje bardzo. Ciasto bananowe. No patrzcie, a my tu po prostu na kawie zamiast, wiecie, ciasto się piecze. To nie jest montowany filmik, że można sobie przestać gadać. Czy budyń ma być zupełnie zimny? Najpierw połącz, kochana, masło z cukrem. Zrobi się takie puszyste coś, a wtedy łyżką podawaj budyń, bo inaczej może Ci się zważyć. Jeszcze raz. Masło z cukrem? Masło z cukrem utrzeć. No tak. Na taką puszystą mazię. No. I wtedy łyżką dużą podawać budyń do tego, bo inaczej może się zważyć. O. Nie musi być całkiem zimny, nie musi być, może być taki letni. Spoko. Ja nie odpowiadam na takie pytania. Mnie możecie zapytać, co oznacza cesarzowa w tarocie. O. Śmietanka mówi, hrabino, co za myślenie, oczywiście, że się uda. Oczywiście, że się uda, jak ja nie mam mebli, ja muszę książki gdzieś położyć. Wszystko się musi udać, tylko że wiecie, dla mnie... Wy ludzie to lubią, to by urządzali, tam kwiatek, tam zielono, a ja mam wielką kaszankę w głowie. Ja w głowie mam tarota. Kaszankę. I kaszankę remontową, jak mam coś wybrać, to znaczy wyszło, nie? Ale... Ale za to łazienka jest... A łazienka jest jaka ładna. 99% nowa. Oprócz drzwi. Oprócz drzwi. Dlatego ten 1% został. O, rury, wszystko. Łazienka jest nowa. Kuchnia jest cała też rozbita. Kuchnia też i nowa. Jest cała rozbita, no.
No pokoje nawet są odtapetowane. Trochę pana, żeby Pawlacz odmalował tak jak ściany. Odtapetowane są, bo tam tapeta miała lat. Wiecie, jak ja postawiam meble i pudła z wszystkimi rzeczami, bo przecież ja tych rzeczy mam mnóstwo i to i sklepowe, a to nie przymierzając, ale swoje własne też. Więc jak ja to, ten to nie było widać tapet, no generalnie, a potem jak już było je widać, nie było to piękne. Także to jest zrobione. No mnie to wyzwała Magdy Gessler. A, tak jest ten Magda Gessler. W jakich kolorach łazienki? Ja wam na razie nie powiem. Znaczy ja kiedyś mówiłam coś na programach, tam zgadywaliście i w ogóle było fajnie, ale na razie jak to już jest tak blisko, to wam nie powiem. Ale pięknie wyszła, myśmy były zachwycone, jak już tak wszystko było dopięte. Nie mam lustra, bo pan mówi, kupi pani lustro, powieszę, nie? No nie da rady tak kupić lustra. Bo nie, to musi być tak, jak tu mam w łazience moje lustro. Nie wiem nawet, może widzieliście, ja pewnie jakieś robiłam? Nie, chyba nie. Taki film o... W łazience? Nie. Myśmy ogólnie wtedy robili tak, jak przed wprowadzeniem. Może, ale no to mam takie arabskie. Ale ja je zobaczyłam, ja wiedziałam, że tam będzie. Więc nie, nie mam jeszcze lustra na przykład. No bo też nie kupię sobie po prostu lustra. Lustro to jest lustro, to jest lustro. To jest magiczna rzecz w ogóle. W ogóle w tamtej łazience... Teraz tam nie ma już tej półeczki takiej z tych z kafli, kiedyś się robiły takie półeczki z kafli, nie? To ten, to zawsze nad kaflami miałam... Jak jest światło? Nie jest dobre i... O, dziękuję. Nie, zawsze nad kaflami miałam takie wrażenie, że tam powinno być lustro, ale go nie było, nie? Także lustra są magiczne. W bieli idącej w odcień bieli. Nie, nieprawda to jest. Violetta ci mówi, że cię nie wyzywa. Poczekaj, ja poczekaj, śmieję. Słuchaj, ona coś śmieję. Robi, a my tu, a wizja na mnie. O, już. Proszę. Nie, no ja musisz wejść, tam zobaczyć tą Karpatę, jak wyszła. Jezu, z moimi udami. Tak jest. Spracowanymi. Tak wyszły. Karpaty. Tak, i teraz kładę tutaj na ruszcik do wyschudzenia i w międzyczasie będę robiła drugą. Dobra. Dziękujemy. No kurczę, no. Nie, nie, to wreszcie moja facjata zeszła z wizji. Jak drugą jest. Szmatkę wziąć. Drugą szmatkę weź. Bo mnie tu wiesz. Pochowałyśmy bardzo szmatki, co by na wizji nie latały, a zobaczcie, bez sensu. No, Karpata. Mamy nową blachę. Mała proszę bardzo, mieszka, taką blachę mamy piękną. A przez przypadek kupiona do... Ale zobacz, do... czego nie zrobiłyśmy. Aha, ojoj. No, i dobrze zeszło. Ojoj. Przynajmniej zeszło. Nowa blacha. Ale pachnie, słuchajcie. Ojoj. Ojoj. Na chwilkę na zamykam. Dobra. Muszę powyciągać i takie tam. Dobra, to już, już wizyjnie na mnie. Stanę se, jak już jestem. Przynajmniej trochę pod światło, to o, będzie inne światło. Pięknie wyszło, ale zapach, słuchajcie, jeszcze kremu na tym nie ma, nie? A ja już czuję Karpaty po prostu. O, ładnie się z papierem. O, poczekaj. Czysta, nie, bo papier miałam, nie? O, papier, no. Dobra, idę kłaść drugą. Zobaczcie, jak Dorota przemyśli. Część. Bo jest gorąco. Myślisz, trochę, że nie stopnieje nam to? Może połóżmy, wiesz gdzie? Poczekaj. To weź te. Czekajcie. No, my mamy same takie pietki. Normalnie. A, jeszcze wam coś powiem. Kupiłam sobie w Ekszonie takie na oliwę do pizzy i tu jest deluxe lidlowy. Czosnkowa i paprykowa, rewelacja po prostu. A właśnie, o, a propos, ja mam zapas, bo ja bez tej oliwy, słuchajcie, ja pizzę z tym, to normalnie uwielbiam. No, dobra, no. Trochę na ciebie zrobię, bo to wiesz jak jest. Jestem taka ciekawa. A już moja facjata tutaj od godziny jest. Dobrze, w końcu to jest twój kanał. A w sumie mój kanał, ale... Ale. Dobra. Irynia mówi, że piękna Karpatka, ja zawsze bałam się robić. Znaczy Irynia, no jedyny ból tej Karpatki to był taki na przykład jak u mnie, że wyszła płynna, no co, to przecież dramy nie ma. Wiecie, kiedyś to może było jakoś tak, że drogo, że wszystko, że coś tam, a teraz to te składniki na tą Karpatkę to ile? No, mąka, masło, 5 jajek, no. Ale nawet już są takie gotowe zestawy. Już tylko wkładasz tam wodę, troszkę tam czegoś i już. Mam wrażenie, że mój kot miauczy, ale to dzieci są. Bo mój kot, ja wam pokażę. Mój kot sobie to, o, proszę bardzo, wycieraczka, koteczek. Tutaj a propos
Proszę bardzo. Takie tam rzeczy, mięta mi rośnie, o. Trochę ma sucho. Możesz zrobić ten rumtur. Rumtur po kuchni. Nie, bałagan taki trochę jest. No dobra, tu gotujemy. No, ale umówmy się, że tu żyjemy, nie? Chlebak, jest, no żyjemy. Chlebak mam taki trochę, o, rustykalny lubię. Tu mam od kabli jeszcze. Tu mam pomarańcze z cynamonem, tak, które jest po prostu pyszne z wodą. Zresztą jest dzwonek. Tu mam jakieś rzeczy, tu mam nieposianą rzeżuchę. Jeszcze mieszankę pikantną, no kolagen. W takich mi, właściwie jedna w drugiej na razie, żeby tamten, ale właśnie piękne miski. To jest od Petersonowej. Żeby nie było. Żeby nie było. A to jest pewnie gdzieś kupione. To jest oczywiście Action. Też fajne. A co to za lala? No to już idziemy. Miodek jest, słuchajcie, bo jest używany. Tu mam taki kosz, w którym mam wszystko i nic, i to, ale cynamon mam i goździki, takie tam jednorożca, wiecie, właściwie to bez sensu, ile mam stopni, 24 stopnie, a kaloryfer wyłączony, ciepły dom. Co to jest? To jest mortisz, mortulka, to jest praca na Halloween, przysłana przez Agatę Poszeptane, która właśnie będzie miała kurs z nami, Dorota mi zniknęła, miała kurs dla nas w następną sobotę. Hello! Więc jeżeli macie ochotę, możecie się jeszcze zapisać, będziemy robić Babę Jagę. Kolagen gdzie kupiony? Na internatach. Endorfina. Już się nauczyłam tej strony. I powiem wam, że tani. I działa, bo ja zobaczyłam, bo ja mam opadającą powiekę, generalnie mam, ale teraz mam widoczne, no się ujędrniło. Się ujędrniło, więc działa. Działa. Dobra, idę znowu, bo znowu pieczemy. A ja muszę w międzyczasie dokończyć krem, ale to proszę mi skończyć. Będziemy, auć! Będziemy słuchać, co się dzieje. W ogóle na Instagramie jest to śmiesznie, że jest pionowo. To nie ma takiego, wiecie, takiej perspektywy. Sufit widać, podłogę widać. Doroty nie widać, nie? Angelika mówi, że bardzo dobry ten kolagen. No, bardzo dobry i smakowo jest dużo. Teraz myślę, znaczy smaczny jest, no kupiłyśmy. Pokazać go? Są różne smaki. Teraz kupiłyśmy, jakie były? Kola. O, kola. Kola jest, no. Multi takie, to znaczy się owoce tropikalne, malina i jeszcze pomarańczo. Wiem, że się odbija. Mam czytko, używam. No powiem wam, ja w zasadzie ze suplementami to na bakier w sensie, bo nawet chyba mamy tabletki, to nie wiem, no z tamtego roku. Ale już mamy. Ale już kończymy. Latę. W tym roku nam idzie. Endorfinę mamy, tą witaminę C, multivitaminę też. Co nam się kończy? No jeszcze muszę witaminę D, bo mój pan dentysta kazał, tak. Bo przecież będę miała uzupełniane. Tutaj te wszystkie jestem w trakcie leczenia. Więc witaminę D jeszcze ja biorę. A Dorota też w sumie. Ja biorę tak po prostu. Więc tak. Tyle tego biorę, że nie mogę zasnąć. No, dopiero będę miała chyba w czerwcu, a potem dopiero za pół roku, nie, no bo to implant. Więc, no, tak jest. Antosia mówi, że mam ten sam problem z Facebookiem, się w kadrze nie mieści. Antosia, ale Facebook to się da nagrywać poziomo. Bo ja Facebooka jak nagrywałam, to nagrywałam poziomo, chyba że coś się zmieniło od tego czasu. To się da. Ale ty, no tak, bo ty się jak oddalisz, to też jesteś w kadrze, ale cię wtedy mniej słychać. Bo Antośka prowadzi grupę Fit Jednorożce. Tak, ja nawet na szkole. I dwa razy w tygodniu wygina śmiało ciało. Bodajże nawet we wtorki i piątki 18, bo już weszło. Także jakby ktoś tutaj z Instagrama nie wiedział, to nasza, w ogóle słuchajcie, grupa niby grupa, to tak, tu pogotujemy, tu zrobimy tajną imprezę przez poufne, trochę popijemy. Tutaj Antośka prowadzi te fity dla fit jednorożców. Tam się zadziewają jakieś rytuały, tam coś. Tutaj tamto, normalnie wiecie, praca grupowa. Gdzie mi zniknęła druga? Beata mówi, że upieczone bułeczki muffinki. No super. Ja będę chwilę machała. Dorota będzie buczać. A tylko chwilę.
A to się mówi czwartek i wtorek. Aha, no, czwartek i wtorek. O 18. To ja mam wtorki akurat, przeważnie siedzę w czymś tam i czwartki też o 18. Takie no ty dni. Masz klientów. A o 18 to mam klientów, to fakt. W czymś tam siedzę, mówię, że to właśnie taka prawda. Ciasta się studzą. Asia, ty tam szeptaj chyba, by wszystko wyszło. Ja cały czas, ja jestem od magicznych czynności kuchennych, ja cały czas szeptam. Wioletta mówi, jedna wielka rodzinka. No, taka pierdyknięta, ale zawsze, nie? O, jajka se święciliśmy. Święciliśmy. Konsekrowaliśmy, co by nie używać nazewnictwa nie z naszego rejonu. No, tak było. Także my tutaj naprawdę, ja nie wiem, to jest takie... No, targowisko u hrabiny też jest fajna grupa, bo w sensie takim, że tam kupę ludzi wystawia te swoje rękodzieła. No, a to super to jest, nawet pooglądać, wow. Popatrzeć, jakich mamy zdolnych ludzi swoich, swoich własnych zresztą. Ewa mówi, że u mnie jedno w piekarniku, a drożdżówka wyrasta. I wszystko tutaj wam zaklinamy przy złotej świecy na dobrobyt wszelaki dla nas i dla tych, co ciasto to jedli będą. Przecież wrogu ciasta nie damy, nie tylko swoim. No. Ja się chyba przyniosę z tym mikserem tam, bo tu cię zagłuszę totalnie. Nie, no miksuj. Ja sobie posiedzę w ciszy. No. Poczekaj, a może ci dać tą taką przestop, żeby ci się nie porozsypywało? Nie, to mi się nie posypie. To ja siedzę w ciszy. Ja mam ją tutaj nawet. No. Bo mamy taki fajny kubek, idę wam pokazać. Czekajta. Action. Poczekajcie. Zobaczcie, jest fajny kubek, bo ma takie przez dziurkę. On jest od soku taki ten. Ale tak, natomiast jest dobrze. Macie teraz głosa. Uwaga. Prawdziwa kuchnia! To teraz będę krem dodawać. A ja jeszcze tak mam, że ja mam często wszystkie takie mąki czy coś, tak wiecie, żeby się nie do rozsypki. O, czekaj, tylko idę po krem. Po krem leci. A ja wam pokażę mój bałagański, ale taki mam obrus ładny na stole. Jeszcze babka stoi. Super, nie? Tam jest bałagan, ale A ja pokażę na tu, że nie ma kożucha. O, nie ma kożucha, widzicie? Tip, było pod folią, nie ma kożucha. Nie ma kożucha budyń. I teraz elegancko. Boże, a ja tak nienawidzę kożuchów. No widzisz, tylko jeszcze łyżkę. Okidoki. Gdzie ona tu jest? Tu, od kremu. Łyżka od kremu. Budyń mi się przypalił, ale uratowałam. O, i tak po łyżeczce. To ja będę może... Położyć, co wrzucać. Do czegoś się przydam.
Mam jedną rękę zajętą statywem. Dobra, to już trzeba wyskrobać. Teraz wyskrobię. O Jezu, dobra. Sekundę przerwy, żeby tak, nie opukli. Bo ja już jedną ręką, jak trzymam statyw, to nie ma szans na skrobankę. Jakkolwiek to nie zabrzmi. No, ważne, żeby on się nie przypalił, bo on się bardzo szybko przypala. No, ale też indukcja jest troszkę lepsza pod względem przypalania. Dokładnie. I nie miałam całe życie, zabiega, słuchajcie, no. Więc to nie jest tak, że tam wow w ogóle, wszyscy lata temu mieli w ogóle. Ale teraz jak mam, to wielbię indukcję. Będę kichać zaraz. I wielbimy indukcję nawet za to, że jest szybko wybrudzona i też szybko się czyści. Tak. Hop. Jeszcze. Ja bym nie była sobą, nie? Gdybym nie spadła cukru. Cukier? Puder. Tego puder. Nie ma w przepisie. Nie ma, ale musi być słodkie przecież. No właśnie. Dlatego puder, żeby się tam za dużo nie... Co teraz będziemy robić? Teraz będziemy robić coś takiego. Dobra, to ja to odstawię do tej, do o. naszego. A widzicie, jaką mam piękną? Od Joli z Ameryki. Tam. Dynię. I jeszcze mam czaszkę. Poczekajcie, ja przepraszam. Mydełko. Mydełko. Ja chciałam przypomnieć, że tu jest krem ważny. Proszę bardzo. Przepraszam. Krem. Krem i druga strona ładnie w piekarniku. Aha. Też się Karpaty zrobiły, a ta stygnie. Niam, niam, niam. Dobra, jak poszeptane. Także słuchajcie, tu oczywiście trochę brudu musi być. No dobra. Ale chciałam Wam pokazać, bo w Lidlu się pojawiły płyny. Takie by może trochę, ale pachną pięknie. Nie, pachną pięknie. O, ja mam, a tutaj to mam takie. I jeszcze uwielbiam jołpa. Na promocję zawsze czekam, jak są jołpy. A to do mycia. Proszę bardzo, rośnie nam lawinowo. Na szczęście mamy zmywarkę. Zmywarkę. Tarararo. Pachnie? Teraz wiedźmi palec musi być zamoczony. Już chciałam właśnie łyżeczką. No. A proszę Cię łyżeczką. U siebie jesteś, ta? Tu z boczku jest dla mnie. Dobrze doznałam cukru. Oczywiście, bo byłby mało słodki. Dobra, wracam. Przyłapaliście mnie. Tak to jest. Rozciągnę trochę. Będziecie się ruszać teraz. O. Dobrze jest. Znowu. Kawa wypita, ciasto się robi, ale pachnie. Wiesz co, mogę teraz ten, odkręcić okna, bo już nie siedzę. Bo ten aparat tak zbiera światło. Będę musiała trochę podładować, słuchajcie, bo... Nie wiem, co Dorota robi. Ja ściągam papier z tej pierwszej części, bo za chwilę druga wejdzie, będzie się studziła. Idziemy. Patrzeć. O, proszę bardzo. O. Nic się nie przyczepiło. Normalnie. Ciastowe budyn, rzeczy. Uciek. Jeszcze mnie kusi. Chciał wyjść na wolność. Na razie nie chcę. Klara mówi, że garę ręcznie myję, bo w zmywarce dużo miejsca zajmowało. Wiesz co, nie, Klara... Inaczej. Dwie osoby, jedna zmywarka, 60. Garść się zmieści, jeden, drugi, trzeci. Przy naszym gotowaniu to
wiesz. Paluszek w kremie to mieszadełka. Mieszadełka utopiłam zamiast wylizać. Nikt mi nie przypomniał. O, o cholera. Zapachy są. Wszystkie wyciągają łapki po kawałek. Swoją drogą, jak my to zjemy, to nie... Zjemy. Dzisiaj weźmiemy pół, a drugie pół to spokojnie zjemy. No to zjemy, wiesz co? Przed wyjazdem jeszcze po kawałku zjemy. Ale trochę mnie będzie widać. Dobrze jest, słuchajcie. Nie będę tego przestawiał. Ała. A smoczek mówi, że do zmywarki wszystko wkłada. No, ale my też zaraz. Znaczy nie wszystko, bo tak, niby Bolesławiec jest napisane, że można w zmywarce. Można, niby. Ale ja mam taki trochę szacunek do Bolesławca, to nie. Unikam złotych kubków, w zmywarce też je raczej ręcznie myję, takich na ten. Są takie rzeczy, które... No to wiadomo. Hmm. Słuchajcie, ciągle nas jest 40 osób, prawie więcej niż na kawce. Ja będę robić ciasto z wróżką normalnie przy okazji, poogłaszam ogłoszenie wiedźmofialne. Poszeptana mówi, że wróciła z roweru. Wyrzę z moją kartkę zjadzali. A, taka karpatka, czyli ty no miałaś pewnie. Po prostu spacer dedykowany. To pamiętajcie, wychodząc z domu, niech każdy krok tego spaceru doprowadza mnie do celu. I myślicie o tym, jaki cel ten ma być. O. Spacery dedykowane, no, świeca mi się przykrzywiła. Widzisz, zawsze tak się zawsze wszystko robi w międzyczasie. Tak, w międzyczasie w kuchni, to ja bym to już wszystko przypaliła. Dlatego zaczęliśmy od budynia, że spokojnie sobie... Kinia mówi, że Bolesławca wkłada, nic się nie dzieje. Ja też. Drożdżówka jest... Ojejku, robiłam drożdżówkę. Wiecie co, że drożdżówki wszyscy lubią, ja tak... Ja uwielbiam. Ze śliwką. Myślę, że mi by na przykład smakują takie drożdżowe bułeczki. To tak, małe. Dużego nie lubię, bo mi za suche. Tak. A u nas się właśnie w domu zostawiało, nawet dwa dni drożdżówkę, żeby była lekko sucha. U nas się tak robiło, że... Masło i mleko, ja wiem. Maczało się drożdżówkę. Kasia mówi, że ciacho zrobi, jak wróci od kosmetyczki. A poszeptana mówi, że to jest roweryk dedykowany. Ale spacer, no. Roweryk, ale spacer. Była intencja, jest dobrze. O, a Kasi już ciasto wyszło. Kiedy wy to robicie? No przecież tutaj... Też widzicie w czasie rzeczywistym, nie? Kiedy oni to zrobili już? Bo karpatka ma dwie części, a ta jedna to wiesz, o, może tak. Szybciej zaczęli może też tak. Troszkę. Umarły się niektóre tylko... Widzicie, nie mobilizują programy do wymalowania się. Zważywszy, że to będzie na YouTube. Nie zawsze jesteśmy wymalowane. Nie, w domu siedzimy w dresach i wiecie, u mnie tylko ręce widać, co i tak nie mogę dojść do ładu, bo tak jak mi urosły paznokcie, tak już mi odrosły, więc dramat. I to od niczego nie jest zależne, nawet od kolagenu, więc powiem wam, że no, tylko ręce widać, no to co ja się będę malować, nie? Co kulebiak jeszcze w piekarniku? Kulebiak. Kasia to zawsze jak już ugotuje, Kasia to już nie wiadomo gotuje, co. Kasia, my tam mistrz. Kasię już znamy. No, ciągle coś piecze, gotuje. Piecze i gotuje. Ale przynajmniej kawa razem wypita, nie? Zmywarkę widać, jak otwieram? Chyba nie. Nie. Dobrze, bo będę ją. Trochę mówić. Widać, ale minimalnie. Mówię, że już wkładasz do zmywary tak, w międzyczasie. A ja w międzyczasie czaruję. Na bogactwo cynamonem, drogi panie domu. Mówię, jak macie jakieś pytania, to możecie zadawać. Kasia mówi, moje 30 minut w piekarniku spędziłam na dworze. A, to tak. O! Praktycznie. No i tak w międzyczasie ten krem, nie? No. A wrony właśnie, bardzo dużo wrony lata. Chciał mi zeżreć dywan. Ma taki dywanik położony i jak Edyta była, to próbowałyśmy go wyprać, ale ten, nie dopierzecie sami dywanu, chyba że nie wie jak. No ale na szczęście znalazłam myjnię, gdzie piorą dywany. Więc ten dywan teraz, no we wtorek ma być prany, no musi jeszcze wysunąć, nie? Ale wrony się do niego dobrały jak se. Tak. I sąsiad alarm podnosi 7 rano, że wrony. Hoduję wrony. A co mam hodować jak czarownica? Koty, wrony i szczury, no. Dokładnie. Kulebiak to potrawa wileńska, moje przodki robiły. A czy brzmi tak, z nazwy, nie? Natomiast nie spotkałam się.
A czy gdyby moje przodki, gdybym ja bardziej znała moje przodki w sensie żeńskiej, to pewno bym też słyszała. Natomiast no, dziadek i ojciec raczej z gotowaniem, a propos Wilna. Grażą mówi, ja robiłam rosołek i mięsko się piecze. Widzicie? A w niedzielę wam normalnie wiśniewskie dupy na Instagramie zagraca. Dobrze, dobrze. Na bogactwo i dobrobyt wspólnie robione, to wiecie, jaka to jest wzmocniona moc, siła i potęga normalnie? Jak nie wiecie, to wam powiem. Duża. Dokładnie. No i co, już w zmywarce wszystko. Nie ma dramatu. Drugie się piecze i jak? Będziesz musiało wystygnąć, nie? Tak. Jaki raz oko spóźnimy się do tej, do księgowej? Nie spóźnimy się. Nie, bo w niedzielę tam się dobrze... Wiesz co, tu masz ten twój ten? Tak, telefonu. Bo ja go szukam, bo ja mam dwa. Dwa mam wymienne na szczęście. No ja wiem, ale to trzeba pilnować. No. Przyczepił się do... Z dywanu czarownicy najlepsze gniazdo. No tak to wygląda. Mhm. I teraz nie rozdziobią nas kruki i wrony normalnie od 8 rano było. Powiem wam. No tak jest. I ten. Pięknie się. Przy tej myjni samochodowej jest myjnia dywanowa. Ty wiesz, kiedy tak będziemy chodzić, nie? Jak będą złe rzeczy się działy, to my bierzemy świece i idziemy z miasta. Będziemy śpiewać. Z takim jeszcze lekko mętnym wzrokiem. Kapturze i tak. Jezus i sztata Diana, hekatiota meter kali i nana. A jak nas zamkną, to możecie nam paczki żywnościowe dosyłać. Przypuszczam, że nas zamkną po takich numerach. Margola mówi, że robi ciasto, a nie a na obiadek do rodziców. O, to jest no, super. Sprytna sprawa. Bardzo dobrze. No, Lara, ja to lubię jak w sobotę czy w niedzielę, jakiś poranek czy inny live, przyjemnie. A wszedł film ten, wszedł? Powinien o 10 na kanale odnośnie niebezpieczeństw w ezoteryce. Muszę to obejrzeć. Powinien wejść, bo ty nie słyszałaś, jak nagrywam. Nie, ja byłam pracownią. W pracowni byłaś, zgadza się. Ja ostatnio siedzę w pracowni więcej niż w gabinecie. Bo Lita się zbliża. To znaczy, wiecie, co było. Lita się zbliża, jeszcze Beltane nie było, a Lita się zbliża. Ale no. Woda, butelki, naklejki, kamienie, żywioły, widziałeś, co ja kadzidła. Na Instagramie wszyscy widzieli. Ty robiłaś laleczkę, no, a ja tam się uwijałam. Na Beltane też będziemy na kanale działać, także super. Jak z cygarem, z tym cynamonem. A, oj, cygaro. Cygara może nie, ale cygaretki zawsze robiłam. Gdzie jakiś jest sklep u nas taki z tytoniowymi? A już wiem gdzie, w Netto. Może tam jest otwarty. Aha, to tak, bo cygaretki to och, waniliowa albo wiśniowa, super sprawa, lubię. Katarzyna mówi, wszedł, przeczytałam, że niebezpieczeństwa w erotyce. No, głodnemu chleb na myśli. Ja znowu wszystkie, nie wiem, erotyki czytam jak ezoteryki, w drugą stronę. Kinia mówi, że oglądała. No tak usiadłam, nagrałam. Mam też już pomysł na, bo ja w poniedziałki nagrywam tylko dlatego, znaczy staram się nagrywać, nie zawsze wychodzi, ale w poniedziałki dlatego, że jestem umalowana, więc już nie muszę dwa razy tej samej roboty robić. I mam właśnie pomysł na to, bo jest bardzo fajny sposób na wyciąganie energii z zdjęcia złożonego na cmentarzu, że jak was ktoś straszy, to sobie możecie wody z 40 kościołów przynieść i zrobić czary mary. Sposób świetny, trochę taki jest... czasochłonny, ale magia odwracająca klątwy nie może nie być czasochłonna, więc myślę, no to nie że może wami... być proste takie. No nie. To trzeba się nie, bo trzeba użyć postarać, energię po prostu, nie? Tak. Żeby nawet było na zasadzie, że przez miesiąc, bo tam w ogóle to 43 dni plus 5, tam różne rzeczy, długo. No ale na przykład, że przez miesiąc robicie 10 brzuszków na to, żeby nie było klątwy, też zadziała, nie? Ale nie wygląda, więc trzeba wodę z kościołów. Trzeba coś takie tam, na przykład jak niektóre no. osoby... Jak ty chcesz robić rytuał, nie? To też chcą, żebyś ty kupiła. Tytoń jest, nie chodzi o to. Tytoń jest ochronny, więc palcie tytoń. A w ogóle to, co Dorota mówi, jak ja robię dla was rytuały, to macie taki obowiązek przysłać świecę, olejek i list intencyjny. A mogłaby pani za mnie kupić? Mogłabym. Mogłabym nawet prowizję z tego wyciągnąć 100%, bym mogła. Tylko nie o to chodzi. Iść, wyleźć, postarać się, bo... A najgorzej to są wszyscy ci, którzy mieszkają za granicą. Ale ja mieszkam za granicą,
Abdalza nie ma Rossmana, nie wiem, Kauflandu nie ma, nie wiem, Dilsa, nie wiem, Tediego. Nie, tutaj też nie. Są dziewczyny z zagranicy. Ale no, ale mówię, ale przeważnie, ale ja mieszkam za granicą. Uwielbiam. Nie ma świeczek. Nie ma, nie ma. Poczty. Nie ma. Skąd? W życiu. Za granicą nie. No mówię, bo tutaj w Polsce to tam tylko tam nieraz się ale zdarza. Jest produkt cyniczny. Jest produkt cyniczny. Za 500 zł trzeba podnieść cenę. Za 500 zł można kupić zestaw rytualny. I ktoś już kupił kiedyś. Tak. Ale faktycznie z tego co wiem, to dziewczyna miała. No to było problem, to jest problem akurat, tak. Ale? No, bo są osoby, które nie wiem, nie mogę chodzić, jestem na wózku, nie? No sorry, wtedy nie będę wrzeszczyć, ale tak to. A skąd wody z kościołów? No niestety, to wam opowiem. A cyganka też tak, jakieś byłam u cyganki, to ona do mnie też tak, co to było? Co ona tam wydumała? Ja bym to teraz przekształciła na jakąś matrycę rodzinną, nie na tej zasadzie. Dorota coś robi, a nie filmuje. Nie, spokojnie, spokojnie. Na matrycę rodzinną. Ja mówię, wodę z trzech kościołów z chrzcielnicy. Nie trzeba tego pić, także spoko. Ej, poczekaj. Ale to jest puste, tam jest. Aha, Dorota idzie z blachą. Bo ja chcę ją wystudzić, bo ona jest gorąca. Faktycznie musi być gorąca. Dwie ścierki i boli. Na ten, nie na tą. No właśnie. Dobra. Ona mi będzie potrzebna. Klara mówi, ja chciałam przyznać. Nie, sama rób. To Klara. Ty sama. Ty jesteś, wiesz co? Niektóre rzeczy zobowiązują, no. Przysłać i Wiśniewska zrobi. Sama rób, jak nie wyjdzie, to poprawię, no. Także spodnie, przepraszam. Spodnie. A ja mieszkam w Polsce, jak szona nie ma. Ale masz Kauflanda, masz Rossmana. W Rossmanie też są świczki. Biedronki są, biedronce. Żebyście widzę, nawet... że zły temat poruszyłam. Żebyście nawet nie... Poczekajcie, bo Kroksa szukam. Żebyście nawet nie ten... No się zainstalali, to gdzieś te świece są, no. Ludzie kochani. Zella mówi, ja bym się bała tej wody kościelnej, chuj co napływa, ale oczywiście, że tak. Chcesz się odklątwić, ryzykuj. Oczywiście, że każdy tam ręce moczy i mamy tę świadomość. Niemniej, czary ludowe, sorry. Przepraszam. Przy czym kościelną ja to zawsze mówię, że można zastąpić ze źródeł, nie? Jeżeli nie mamy tej estetyki. No. Sama rób, pewnie, że sama rób. Wykończę tego ogórka, bo tak na mnie patrzy. Studzimy ciasto? Tak, druga strona już jest studzona. Ja zaraz czekam, aż blacha będzie, bo ja to po prostu w blaszce zrobię, żeby to trzymało kształt. Taki fajny sklep Action. Action, tak. Bardzo. Już tak patrzę, że mam połowę rzeczy zakrzona, a już w ogóle nigdy nie miałam tyle radości, jak na stare lata. 15 zł, 10 zł, 8 zł, kilo mazaków normalnie. Ja te mazaki tam w prawo, w lewo. Pamiętacie, jaki był zawsze deficyt mazakowy? Nie wiem, może u was nie, u mnie w domu tak. Mazaki się wypisały, dramat. Nie było czym pisać. A teraz mogę sobie wymalować całą stronę mazakiem, jak chcę, bo jest za złotówkę. Kocham Action pod tym. Normalnie masz klątwy rzucać, takie fajne oczy masz wymalowane mocno. Mocno, bo światło i kamera wybiera. Tak, wybielają, tak jest wybielone. W rzeczywistości masz ładniejszy makijaż, o tak powiem. Właściwie to w ten sposób by było bardziej ten makijaż widać. O, też nie, nie tak. Byś musiałaś do ciemnego miejsca, do łazienki. O, 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 już jest bliżej ciemności. Bliżej niż dalej. Zaczerpnąć kroplomierzem. Ale u nas na przykład w niektórych kościołach są te takie... u mnie w Wejherowie to się nazywa Veritas, takie małe przy kościelne sklepiki i tam są takie małe maryjki z wodą święconą. To tu można... No tam niby już nikt łap nie mieszał, ale kto wie, skąd ta woda i takie... Ale to właśnie chyba o to chodzi, że z kościoła to ma być taka, wiecie, taka brudno, taka normalnie pszaśna, nie? Pszaśna. Ona ma mieć to coś, bo przecież ona... No. O to chyba Szeptucha chodzi. Też szmatą latała i też szmata nie była jakaś higieniczna. Szmata szeptuchy higieniczna, no. To co ja miałam na nie, głowie, bym miała coś synu. No. Bardzo. A tam nic się nie dzieje. To tak samo jak słuchajcie w Maroku, nie wiem, idziesz takimi wąskimi ulicami i tam oni mają te uliczne te jedzenia, nie?
I tam po prostu wiszą te kozy obdarte ze skóry, tam już prawie krew kapie. Tam sraczki nikt nie dostał, no. Tylko trzeba pić i jeść to, co oni, bo jak my zaczniemy pić wodę przycedzoną i jeść takie rzeczy, to sraczka murowana, ale jak popijemy to uzo, działa. Działa, także. I chyba czat stan, muszę jeszcze raz wejść. Czat stanął? No, raczej się mi. Odezwijcie się, czy jesteście, bo my już prawie jesteśmy, słuchajcie, półtorej godziny. Jeszcze chwilkę. Może ja tu z wami półtorej godziny o głupotach gadam. Można, taka impreza, nie? Szkoda tylko, że tej muzyczki tutaj szaleństwa nie ma. No, my się kiedyś włożyły w świąteczny, tam i zablokowały. No, tak było. No było, faktycznie, że zablokowali. O, kod Doroty, czekaj tam. To złapiemy kota Doroty, bo kot Doroty się zrobił jaś wędrowniczek. Magia telewizji. Kot Doroty, koty chcą wyjść, idźcie na dwór, proszę bardzo. Kot Doroty. No, można otworzyć drzwi, bo jest ciepło w zasadzie. No, powiem wam. Teraz będziemy robić czary. Dobra, idziemy, poczekajcie, ja was trochę zwinę. Zwinę, będzie mi lepiej. Ej, hop, sasa. Proszę bardzo. Ciastą. Muszę znowu łyżkę. Ewa mówi, jestem. Jestem, czekaj sekundkę. A Malgola mówi, krem nakładam, nie ma jak pisać. Mówi, już też o, krem. To wam jeszcze polecam. Nie wiem, gdzie to kupiłyśmy już. W jakimś małym nożyk sklepie. Do masła. Ja miałam z Zakopca kiedyś. Właściwie muszę normalnie poprosić z Zakopca wisienkę jedną o parę rzeczy. Ale no pojechać. I kremik kładziemy elegancko. Kremiczek. Lucyna mówi, u mnie dalej ciasto rośnie drożdżowe. No bo drożdżowe musi mieć trochę więcej czasu, to fakt. Mniami. Prawda, że to jest po prostu tak, patrzycie i macie ślinę normalnie wszędzie, bo ja mam. Ula mówi, że u mnie w końcu słonko świeci, już zapomniałam jak wygląda. U mnie nie świeci, ale nie pada. W końcu właśnie znaczy, trochę. Pół płytek jest wyschnięty, więc może przestanie. Wreszcie. Proszę bardzo. Tadam. Zmywarka? Nie. Wstawiłaś? Nie. Znaczy się ten. Odgłos był dziwny. Jakieś nie lubię dziwnych odgłosów. Mniami. O, Dorota to robi szybko, nic nie zauważymy. Przyciskanko. I teraz tak. Kinia niektórzy mówi, poczekaj. Kinia mówi, że jej jabłecznik zaczyna pachnieć. No, to jest to. Niektórzy teraz na przykład takie coś kładą do lodówki, żeby się te dwie części połączyły, bla, bla, bla. Ale my możemy już posypać cukrem pudrem i skosztować. O. Ślinotok. Ja też mam już. A ja jeszcze tu mam pachnie. To znaczy jeszcze mi pachnie. To jest dramat. U Violetty szaro i ponuro, Dorota tam kombinuje cukier puder chyba. Tak, tylko ja się zastanawiam, gdzie mam małe sitko. Możemy, wiesz, że posiadać nawet. Małego sitka, ja wam będę tutaj Karpatkę pokazywać, szukając sitka. U Klary słońce, ale duży wiatr. Czysta prowokacja, nie? Widzieliście, palec z wiedźmi dołożyłam. Żeby dołożyłaś. Dorota kombinacje robi. Znaczy się, o. Będziesz przez tą tarkę? Tak. Nie mamy sitka małego. Nie mamy sitka małego. Nie, też nie działa. Działa. Tak, posypię. Tak, posypię. Mogę zrobić zaraz lukier jeszcze na zimno. Nie, już bez przesady. Karpatka, lukier, jeszcze zasmażka. To już ileż można. No nie mamy. Myślisz, że jeszcze nie dorobiłaś się sitka. A. Ostatnio był kupiony ten. Tłuczek do mięsa. A, też dobrze. W pewnym momencie były robione schabowe. O, nie ma tłuczka. O, nie było tłuczka. Nie było, ale już jest. Dobrze, bądź tutaj dopiero rok mieszkasz, nie? Rok mieszkam i gotuję, jak widać, nie? Więc po prostu wiecie, jak jest. Nie, żeby tam... Teraz was wyciągam, stąd was trzęsie, bo będziemy robić próbę testu. Tak jest. A! Dobra. Trzęsiawka, próba testu. Talerzyki, proszę pani. Jakiś ostry nóż wydobędę. Wydobądź. Czekaj sekundkę. Tak.
Kawa wypita, ciasto jest. Chodź tu malutki, kochany. A? To gdyby... O, nie przecięło się. No. Powinnam tą łyżką robić te ciasta. O, proszę, o, wywaliło mi się. Mhm. Dobra. Też możesz jeść. Poczekam. Łyżeczkę wezmę. Bo gdyby chwilę poleżała w lodówce, to by się tak, wiesz, no, ten budyń się tak ściął troszkę z tym. Niemniej. Słuchajcie. Ha. A teraz przy palącej się złotej świecy, okadzenie kuchni wszelkimi możliwymi rzeczami. Wyciągano łapki. Próba testu. Próba testu, słuchajcie. O, kruche ciasto jest. Budyń się ładnie wylewa. Dobrze, że jest blacha. Będzie zaraz naprawdę zażarte. Ciasto jest w ogóle niesłodkie, co jest fajne, a to jest słodkie. Tak, dlatego to tak jest. Mhm. Na bogactwo. Teraz jak to jest? Suche ciasto się je widelczykiem, tak? Które ciasto się je łyżeczką, a które widelczykiem? Jest to ktoś od Savoir Vivre? Mnie już mało interesuje, ta reszta dobra jest. Pycha. Dobra. To słuchajcie. Pyszne, nie? My się będziemy żegnać. Doziemy trochę ciasta. Ale powiem wam, że wyszło. Czekaj, jak chciałam pokazać, że smaczne. Smaczne, smaczne. Jest po prostu... Pycha. Mniami. A Karpaty się rozlatują. Ruchy górotwórcze. Cukier, puder dodaje smaku. Podoba mi się to, słuchajcie. Bardzo. Niektórzy robią lukier, różnie. Czy to ważne, czym się je? Ważne, że pyszne. Otworem gębowym, tak jest. Także dzięki wam za bycie, za uczestniczenie. Pamiętajcie, żeby świece albo zaprogramować, że wrócicie i dopalicie, tak jak ja, albo dopalić do końca. I pamiętajcie, że wszystkich, których poczęstujecie swoimi słodkimi rzeczami dzisiejszymi, dobrobyt i bogactwo zapewniacie. Dobra, idę źleć dalej. Ja mam już pusty talerz. Ta już zjadła normalnie. Cukier, puder na podkładce. Czyli ja idę jeść dalej. I do zobaczenia. Następnym razem też coś wymyślimy. Nie wiem, kiedy będzie następny raz, ale to wam powiem. Chwalimy się swoimi wypiekami. My zrobimy zdjęcie na Facebooku. No bo tu się nie da, bo to są do komentarza, nie dodacie na Instagramie zdjęcia. Ale na Facebooku ja dodam w Szkole Magii i Tarota Wróżki Joanny i tam się chwalimy wypiekami. Buziaki.